Witam serdecznie, z tej strony Dante The Player. Do ulepszenia mojej broni potrzebuję kilku składników. Nimi jest to gruzka tytanitu, którą można zdobyć... Gdzie to jest? Tutaj. Którą można zdobyć na przykład z Czarnych Rycerzy. Zobaczę kogoś. Oj. Tak mi się... Co to za kroki za mną? Dobra. Spróbujemy sobie z czarnymi rycerzami. Tak, oczywiście, kuźwa. Ja to umiem zjebać. Oj! Nie. Czekaj, pozwól, że się uleczę. Teraz. No, nie było tak źle. Okej, pierwsza grudka. Jeszcze sobie powalczę z kilkoma i... I będę mógł ulepszyć broń. Ok, teraz przeniosłem się do parafii umarłych, bo tutaj mamy drugiego czarnego rycerza. Zobaczymy, jak z tym mi pójdzie. Idzie? Idzie na by? Chodź. Troszkę niżej. Nie, aż tak. Nie no, na schodach nie chcę z nim walczyć, bo... No chodź niżej, kolego. Jeszcze troszkę. No, zapraszam. Idzie. To już koniec? Jeszcze trochę. Chodź. Ciągnę go tak po kawałku na dół, bo czasami rozmyśla się i nie idzie na dół. Dobra. Chodź. Kuźwa, prosto pod jego miecz wskoczyłem. Oj. Dobra. Chodź. No i proszę, dwa ataki. Wielki miecz czarnego rycerza. Szkoda tylko, że nie skorzystam z tej broni. Okej, mamy już dwie grudki, jeszcze kilka potrzebuję. Okej, teraz jestem w fortecy Sena. Nie jestem pewny, czy ten też nie daje czasem. Spróbujemy sobie z nim zawalczyć. Oj! Jezu! Jeszcze żyje. Dobranoc. Dobra, tego nie było. To się wytnie, tak. To się wszystko wytnie. Okej, no to idziemy jeszcze raz na niego. No chodź. Tutaj. Dobra, jeszcze jeden raz. I jaki przedmiot? Duży odłamek. Wolałbym coś innego. No nic, jeszcze pomyślę chwilę, gdzie mogę to zdobyć. Okej, grudka tytanitu wypada też z tych dużych gigantów w fortecy Sena. Ale już dwóch zabiłem i wtedy oni się nie odradzają. Cóż. Dobra. Wracam do ogniska. I zobaczymy ile mogę tej broni ulepszyć. Wydaje mi się, że dwa poziomy mogę spokojnie ulepszyć. Pałka błyskawic. Oczywiście, kuźwa. Dwie grudki potrzebne. Słabo. Dobra, to przeniesiemy się tutaj. Chwila, myślę, czy to jest dobre miejsce. Dobra. Niech będzie tutaj, trochę jeszcze sobie pobiegnę.
Okej, przeniosłem się do tego ogniska i jak zapewne domyślacie się, spróbuję powalczyć znowu z tym smokiem. Teraz wziąłem tą broń ognistą. Okej, leci, bo już się bałem. Tą broń z błyskawicami. Mam nadzieję, że będę miał jakieś lepsze obrażenia dzięki temu. No i spróbujemy go zabić. A czemu oni przeżyli? Da. Nie wyszło tak jak chciałem, ale spróbujemy. Oj, game over, jeszcze przeżyję. Jeszcze jednak nie przeżyję. O, ogon uciąłem. No i hu! Nie, nie, nie! Ja pitole. Co to? Zabiłem go? Spoko. Nawet nie wiem jak, ale zabiłem go. Zajebiście. Okej, dobra. Czyli opłacało się tą broń ulepszyć. Dobra, mam 21 tysięcy dusz. Muszę chwilę pomyśleć. Ale chyba wiem, co sobie kupię. Tylko muszę jeszcze dobić jakieś 3000. Dobra. Chwilkę zrobię cięcie i potem lecę do handlarza. Do Honor Londo. I tak, z ciekawości postanowiłem sobie zawalczyć z jednym z tych gigantów. Przecież ogromny strażnik, czy... Tylko... Nie chcę, żeby ktoś inny się wtrącał do walki, ale sądzę, że włożyłem ile obrażeń. Sądzę, że dam mu radę. 273. Możliwe. Wow! Dobra, tylko się uleczę i już... Ej, 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 ej! Co ty robisz? Oszuście jeden. Co ty robisz? Wpierdolić ci? Co ty sobie myślisz? Pizfaniek będzie się uleczał. Ej, spróbowałem. Auć. No, i proszę bardzo, udało się. No i nic mi nie dał. Co za skąpiec. Dobra. Lecimy do handlarza, do kowala, czy... Wiedziałem. Czekaj, czekaj, tylko na wszelki wypadek ulecz... O, oj! Ten drugi się musiał wtrącić. No i... A, jeszcze żyje. No kurczę, pojedynczo, panowie! Panowie, pojedynczo. Co za skurwiel. O, zaraz sobie pogadamy. Tamten poszedł. To sobie wyjaśnimy co nieco. Aż.
O, pięknie. No. Na przyszłość nie wtrącaj się. To nie swoje sprawy. Dobra. Lecimy do kowala i tak sądzę, że kupię sobie tytanit i ulepszę broń. Lepsze zbroje. Zawsze to trochę lepiej będzie podczas walki. A po ulepszeniu lecimy na nowego bossa. Zaraz wam pokażę na którego. Super, wydałem całą broń i nie mam na ulepszenie, bo wszystkie dusze wydałem. Dobra, to zawalczymy sobie z tym. Z tym gargulcem, czy co to jest? Oj! Jeszcze raz? Ile duszek? 500. Jeszcze troszkę. To tego drugiego jeszcze. Drugim go tam. Dzień dobry. Oj, kurczę, spadłem. Dobra. On ma skrzydła, ale żaden z nich nie umie latać. Dobra. Duszę dostałem. Tutaj otwieram. O. Tutaj sobie skrót otworzę. Okej. Okay. O, tam jeszcze jakiś przedmiot. To sobie wezmę. Jak już jestem w okolicy, to sobie... Aha. Z tej strony nie ma, no dobra. Aj, chciałem go zrzucić tak fajnie. Nie wyszło. Okej. Okay. Grudka tytanitu. O! Zajebiście! Grudka, tego potrzebowałem. No proszę, opłacało się tutaj iść. Opłacało się. Jest. Plus 3. Zajebiście. No dobra, prawo sobie zrobię. Gdzie to jest? Mocniej zbroi. Gdzieś tutaj. Dobra. Wiedziałem. Dobra. Nie no. Zbroja plus 2. Broń też sobie ulepszyłem. Czyli warto było tutaj przychodzić. Będzie szybciej jak cofnę się. I już jestem z powrotem. Teraz stoję przed drzwiami. Jeżeli się nie mylę, to jest lokacja nazwana Głębiny. To jest kawałek za Kaprym Demonem. Tutaj znajduje się też jeden boss, którego jeszcze nie pokonałem. Więc pora na niego. Tutaj jest... O, dobrze mówiłem, Głębiny. Chodź. Ob. Podoba mi się ta pałka. Coraz lepsze obrażenia. Chyba na wszelki wypadek tutaj wezmę tarczę, bo... Oni są niebezpieczni. Jeżeli trafią... Dobra, idziemy dalej. Dobra, mógłbym... O, człowieczeństwo dostałem. Mógłbym tam zeskoczyć, ale... Idę sobie normalnie. Okej. Aż. A tutaj jeszcze jeden. Przeoczyłbym go.
Dobra, tutaj mam tego rzeźnika przed nami. Zobaczymy, jak mi z nim pójdzie. Ale najpierw załatwię pieska. A jak tylko go... Okej. Dobra. Jeden tylko był? Tak, tam jest drugi. Dobra, pies zabity. O. Chwileczkę. Więc teraz pobawimy się z rzeźnikiem. Gdzie on jest? Tutaj. No dobra. Myślałem, że trochę... będzie trochę bardziej wymagające. Tak myślę, czy iść tutaj, czy normalnie na dół. O, najpierw spróbuję dojść do ogniska tutaj. Potem... Oj! No traf go, dobra. Idziemy. Tutaj mam jeszcze jednego. Tutaj uwolnimy jednego ćwoka. Jeszcze nic nie powie ciekawego. Dobra. Potem on tam przeniesie się do kaplicy Firelink. Dobra, tutaj chyba będzie... Słyszałem coś. Jeszcze jeden rzeźnik. Gdzieś tutaj w okolicy. Słyszę go, ale... No właśnie! Ale... Dobra. O, przeżył. Oj. Jakie dziwne odgłosy wydaje. Dobranoc. Ej no. Skubaniec. Koniec. No skubańcu. Sakwa. Okej, dobra. Chwila teraz. Tutaj. Trzeba uważać, bo tam na górze cholestwo. Co jak ktoś nie uważa, to spada na głowę. O właśnie. Ła, jakie paskudztwo. Dusza, oj! Zapomniałem o tym. Dobra. 4000 dusz. Dobra. Tam naprzeciwko mnie jest oknisko, ale... Ale na suficie są znowu te paskudy. Dobra, może jakoś dałam przebiec. Złapało mnie. Okej. Okay. Przez chwilę bałem się, że całe życie mi to zabierze. To już byłoby niemiłe. Dobra. Lecę do ogniska.
jakbym go tak trafił. No bez jaj. No. Okej, dobra. To teraz proszę, to już będzie trochę lepiej. No to lecimy dalej. Dobra. Nie no, żyję. Okej, tutaj będą bardzo miłe, przyjaźnie nastawione szczurki. Jeszcze jeden. Dobra. Wszyscy? Wielki topór. Klucz do komnaty. Jaki ładny szczurek. Spokojnie, z nim też sobie zawalczymy. Dobra, teraz... Okej, teraz chwilę muszę pomyśleć. Jak tu się szło? Proszę rycerza. Okej, tutaj jest ten, dobra. Tego musimy zabić. Ej, 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 ej! Spokojnie. Spokojnie, proszę, spokojnie. Ło. Dobra, już, nie no, było blisko. Żebym zaliczył zgona. Zapomniałem o tych. Myślałem, że dalej są. Zajebiście. Cholerne szczury mnie zatyły. To już nikogo nie ma. O, zapomniałem o tym. Duży odłamek. Niepotrzebny. Jeden chyba coś ma. Co my tutaj mamy? Człowieczeństwo. Przyda się. O, szczurek. Jak to się teraz szło? Co my tutaj mamy? Duszę rycerza. Aha, tam jest ten duży szczurek. Dobra, chciałem trochę później z nim zawalczyć, ale wyszło teraz. No dobra, trzy butelki. Zobaczymy. Może jakoś przeżyję. Nie no, myślałem, że troszkę ciężej będzie. Troszkę trudniej. A tu już po dwóch ciosach. Za dobrą pałkę mam już. Na niektórych przeciwników. Jezu, myślałem, że spadłem coś w złe miejsce. Ale chyba... Ale chyba jest dobrze.
Czekajcie, gdzie ja jestem? Już nie wiem, gdzie ja jestem teraz. Aha, jeszcze tego brakowało. Jeszcze za mną się świnia pojawił. Nie no, kurczę, chyba to przegram. A! Jeszcze ta epucha. Jeszcze tylko brakowało, żebym klątwę złapał. Zabity? No i super. Ej, spieprzaj ty, głupia epucho. Dobra, co my tutaj mamy? Super, 14 tysięcy duszek, 2 człowieczeństwa. Zajebiście. Aha, już chyba kojarzę, gdzie jestem. Dobra. To jest to miejsce, tak. Oj. Chwileczkę. Ten kupiec już się przeniósł w inne miejsce. A tutaj mamy drzwi do Blighttown, ale tam już nie muszę iść, bo zabiłem bossa. To teraz chyba pójdę sobie tutaj. Aha, dobrze idę. I mamy skrót do ogniska. No, do góry. No i zaraz pójdziemy sobie na bossa. Tutaj to boss będzie w tym miejscu gdzieś. Nudzi ci się? Ty głupi szczurze! Masz za swoje. Dawaj człowieczeństwo. Skubaniec mnie zabił. Za karę zabiję też jego ziomeczków. Chodź tu. Kuśwa. A, tutaj jest jeszcze jedno. Dobra. Idziemy na bossa. Tutaj coś będzie? Tak mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś będzie. Jednak nie. Dziwne. No to chyba tutaj. Też nie ma nic? Nie no. Jakiś przedmiot chyba jeszcze powinien być. Dobra, stary jestem, to już skleroza mnie. Skleroza mnie bierze. Nie no, przez tą głupią truciznę 4 butelki straciłem. Ja pitole. Mogłem użyć jakieś tam ziółka. Dobra. Dobra, no to idziemy na bossa. Mam pełne życie i 4 buteleczki.
Dobra, ale ta cutscenka to jest jedna z lepszych. Genialne wejście bossa. No to lecimy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Niestety nie pamiętam za bardzo jego ataków, to pewnie przegram. Ale zawsze można spróbować. O Jezu. Tyle prawie całe życie mi zabrał. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Nie. Co on robi? Nie. Okej. O, jest ogon. Dobra. Przeżyłem. Jeszcze raz. Uciekłem. Macha tym ogonem. Nie! Tak blisko. Szkoda, nie wyszło. Dobra, widzę, że odcinek ma już ponad pół godziny, to tutaj zrobię cięcie. W kolejnej części zrobię drugie podejście do bossa. Dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnych części. Mówił dla was Dante the Player. Cześć, na razie.